w naszych rozważaniach nie może zabraknąć jeszcze jednej postaci, bynajmniej nie drugoplanowej, w mędze Jezusa. Postaci Jego Matki. W encyklice Redemptoris Mater Jan Paweł II tak pisał. Błogosławiona, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. To błogosławieństwo osiąga pełnię swego znaczenia wówczas, kiedy Maryja staje pod krzyżem swego Syna. Sobór stwierdza, że stało się to nie bez postanowienia Bożego. A oto stojąc u stóp krzyża, Maryja jest świadkiem całkowitego, po ludzku biorąc, zaprzeczenia tych słów. Jej Syn kona na tym drzewie jako skazaniec. Jakże wielkie, jak heroiczne jest wówczas posłuszeństwo wiary, które Maryja okazuje wobec niezbadanych wyroków Boga. Jakże bez reszty powierza siebie Bogu, okazując pełną uległość rozumu i woli wobec tego, którego drogi są niezbadane. A zarazem jak potężne jest działanie łaski w jej duszy, jak przenikliwy wpływ Ducha Świętego, Jego światła i mocy. Przez wiarę Matka uczestniczy w śmierci Syna, a jest to śmierć odkupieńcza. Zaiste błogosławiona jest ta, która uwierzyła. Te słowa Elżbiety, wypowiedziane po zwiastowaniu, tutaj u stóp krzyża, osiągają swą definitywną wymowę. Przejmująca staje się moc, jaką słowa te w sobie zawierają, pisał święty papież. Czy Maryja musiała na to wszystko patrzeć? Sąd, biczowanie, droga krzyżowa, konanie. I na koniec ten bezsensowny cios włócznią w martwe już ciało. Jezusa już nie bolał. Ją na wskroś. Może wtedy dosłownie spełniły się słowa proroctwa z czasów dzieciństwa Jezusa, proroctwa Symeona. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. To o nas z kolei. To o zamysły naszych serc chodzi. W zderzeniu naszych cierpień i zmagań z cierpieniem Maryi pod krzyżem wiele naszych zamysłów, wiele sądów, oskarżeń, ocen trzeba zweryfikować. Obecność Maryi pod krzyżem swojego Syna wytrąca oręż z ręki tym, którzy chcieliby pod wpływem cierpień pluć Bogu w twarz, o wszystko Go obwiniać, jeśli tylko nadal chcą się nazywać wierzącymi chrześcijanami. Czy Maryja musiała tam być? Przecież Jezus mógł to inaczej zorganizować. Józef umarł, nie doczekał krzyża Jezusa. Maryja mogła zostać w Nazarecie, nawet ten jeden, jedyny raz. Mogła dowiedzieć się wszystkiego po fakcie, nawet nie po fakcie śmierci, ale po fakcie zmartwychwstania, po wszystkim, bez bólu, niepotrzebnego bólu, jakby to dziś krzyknęli zwolennicy eutanazji i innych podobnych znieczuleń. Bezradność, bezsilność,
bezsens, jeszcze w bólu i cierpieniu. W chwili, gdy zmasakrowane ciało syna spoczywa na kolanach matki, co innego można czuć? Czy coś zmieni rozdzierające niebiosa wołanie? Dlaczego? Czy pomoże oskarżanie kogokolwiek? Czy odwróci czas? Zmieni bieg historii? Najbardziej w życiu dojrzewałem wtedy, kiedy byłem bezradny, bezsilny. Gdy rozpaczliwie poszukiwałem sensu chorej rzeczywistości, która mnie otacza. Gdy musiałem czekać, bo nic innego nie można było zrobić. Ucz się bezradności. Na pewno nieraz w życiu ci się przyda. Ucz się, że z krzyku, z oskarżeń, nienawiści nie wyrośnie nigdy dobro i pokój. Ucz się, że są pytania, na które odpowiedź przyjdzie dopiero po latach, w nowej perspektywie. A są i takie, na które odpowiedź nie przyjdzie nigdy. Znają tylko wieczność. I ucz się, że nie musisz wszystkiego rozumieć, ale zawsze możesz spróbować zaufać. Jest nauka krzyża i Matki Syna Bożego pod krzyżem. O tym wszystkim myślę, gdy patrzę na Matkę Bolesną, Matkę mojej bezradności i bezsiły, moich małych rozpaczy i kryzysów. I wcale nie wydaje mi się, że Bóg jest jakoś specjalnie okrutny. Może po prostu są rzeczy ważniejsze niż ból i cierpienie. Może są tajemnice warte bólu, warte cierpienia, warte łez i bez sensu. Może tylko tak, w chirurgiczny niemal sposób, można dotrzeć do niektórych zakątków ludzkiej duszy. Mojej duszy. Niektórzy teologowie twierdzą, że już wtedy, pod krzyżem, Maryja żyła nadzieją zmartwychwstania. Może i tak. To tak łatwo powiedzieć z profesorskiej katedry, kiedy się śledzi historię proroctw, cytatów, dogmatów. Czy przez to jej ból miałby być mniejszy, znioślejszy? Nie sądzę. Pismo Święte mówi o Jezusie: do końca ich umiłował. A ona nie umiłowała do końca? Nie wypiła kielicha bólu do dna? Czy to naprawdę o to chodzi, żeby za wszelką cenę mniej bolało? Maryja została przez swojego Syna zaproszona do współcierpienia. Kiedy trzyma w ramionach skrwawione ciało Jezusa, przeżywa Jego miłość może o wiele bardziej niż Jego śmierć. Przeżywa Jego marzenie o zbawieniu ludzkości namacalnie i do końca. Tak namacalnie, jak się dotyka chłodnego, martwego ciała. I jeśli Chrystus przez krzyż chciał mi powiedzieć: zobacz, jak Cię kocham, to do swojej matki przez to wszystko, co się wydarzyło podczas tej pamiętnej Paschy, mówi: kochaj razem ze mną. Kochaj mimo wszystko. Kochaj do końca, do śmierci, tak jak ja. Kiedyś do żyjącej w XIX wieku niemieckiej mistyczki, błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich,
Jezus powiedział w widzeniu takie słowa: moja matka pozostawiła wszędzie, gdzie była, wymowny ślad świętości. Miłość nie dopuszcza rozłąki. Szukam ofiar, które by chciały przyłączyć się do mojej. Czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie więcej niż inni? Nabierzcie odwagi, by cierpieć. Są dusze, które nie mogą już żyć bez cierpienia. Jakkolwiek kocham was niezmiernie, z jakąż osobliwą miłością spoglądam na te dzieci, które cierpią. Spojrzenie moje jest czulsze i tkliwsze od spojrzenia matki. Czy to nie ja stworzyłem serce matki? Czy to nie ja stworzyłem serce matki?